Cześć. Opowiem wam, czego nauczyła mnie wyprawa do Afryki, a dokładnie na Wyspy Zielonego Przylądka, gdzie ludzie co prawda nie mają pieniędzy, ale są bardzo bogaci. Ten chłopiec nauczył mnie, że do bycia piłkarzem nie jest potrzebny drogi strój, czy wielkie boisko, a wielka determinacja. Nie miał nawet butów, ale twardo biegał po twardych kamieniach, jakby miał najtwardsze korki. Przypomniałem sobie, że do zabawy nie jest potrzebny komputer, a wystarczy zwykły trzepak czy kawałek blachy. Zobaczyłem, że można iść wesoło do szkoły, po prostu ciesząc się, że ją się ma. Do szkoły, w której uczą, że to, co wypuszczasz w świat, wraca do ciebie prędzej czy później. Nauczyłem się też doceniać. Doceniać to, co mam, to, że mam gdzie mieszkać, to, że mogę podróżować, to, że mogę po prostu chodzić. Doceniać małe rzeczy i życie. Nauczyłem się, że możemy sięgnąć po wszystko, czego chcemy. A jeśli już możemy po to sięgnąć, to możemy też to mocno trzymać w garści i nie puszczać. Pamiętajcie, by reżyserować swoje życie jak najlepiej.